Minecraft miał ostatnio kilka potknięć, takich jak mob vote albo reportowanie graczy, ale teraz może się to zmienić. Dlaczego? Psy w Minecraft zostały dodane 31 marca 2011 roku w wersji beta 1.4. Była to jedna z rewolucyjnych zmian i chociaż dzisiaj w Minecrafcie mało kto używa psów, to ma to swój klimat. Od tamtego momentu gracze zechcieli mieć więcej rodzajów psów, więc co zrobili twórcy? Poczekali 13 lat i to dodali. Więc ten oryginalny wilk teraz nazywa się Blady Wilk i występuje na biomie tajgi. Podobny, bo popielaty wilk występuje na śnieżnej tajdze. I ten wygląda podobniej do prawdziwego wilka. A śnieżny wilk występuje na śnieżnym biomie. Zardzewiały, tak, dosłownie zardzewiały, miedź w Minecrafcie nigdy nie zyska zastosowania. Prawdopodobnie najczęstszym z tych mobów będzie ten drewniany wilk, bo występuje on w lesie. Łaciaty wilk wygląda trochę jak hiena i dlatego będzie na sawannie. Sawanna wreszcie zyskała dwa moby, więc może szykujesz update. Chociaż chyba bardziej jak hiena wygląda wilk na biomie Marsy. Ale okej, kogo to interesuje? Zastanówmy się, czy dodanie tylu rodzajów wilków po 13 latach nie zapowiada jakiejś aktualizacji biomów? Tak, moim zdaniem też nie.